Rosja aneksowała Krym, nawet Zachód palcem nie kiwnął. Potem Donbas i znowu nic. Teraz gadają od paru tygodni i dalej nic. Putin dawał jasne znaki. USA powinno już dawno jakoś zareagować. ONZ to samo. Nie zareagowało i mają teraz problem, który muszą rozwiązać tak naprawdę. Wie pani co, do końca myślałam, że Putin tak nas straszy, ale no ale co zrobić? Putin pogwałcił wszystkie traktaty, wszystkie prawa międzynarodowe i rządzi się swoimi prawami. Nie patrzy na to, co mówi świat, co mówi Unia Europejska po prostu. Na pewno nie powinno się to zdarzyć. Jeszcze jakiś akt, nie wiem czego, jakiejś no, dominacji, pokazania dominacji, nie? W świecie, no, bo ja nic nie widzę poza tym, no, rozszerzenia swoich terenów. No, nie, no, jest to bardzo duże zagrożenie dla pokoju w Europie, na pewno. No. Bo takie konflikty, jeżeli się rozszerzą, nie mogą doprowadzić do większej eskalacji, nie, tych działań. Putin użył takiego sformułowania, że wolna Ukraina to, nie cytuję, więc nie wiem, czy dokładnie takie słowa były, że wolna Ukraina to jest jakaś pomyłka, natomiast Polska to jest jakby zdrada Zachodu tylko wobec Rosji. Mocarstw zachodnich wobec Rosji, czyli jakby widać, że on nie tylko o tej Ukrainie myśli, tylko o dawnych terenach, które powiedzmy były pod butem rosyjskim. Dlatego mnie przeraża to, co się dzieje na Ukrainie i naprawdę jestem całym sercem za wolną Ukrainą i za tymi ludźmi, którzy tam o tą wolność walczą. Wie pani, świat, jeżeli chodzi o sprawy takie typowo polityczno-gospodarcze, to ja myślę, że świat dopuścił do tego. To jest, może być niespodzianka dla nas, bo ten człowiek jest nieograniczony. My Polacy raczej stoimy zawsze tak po środku, między wschodem a zachodem. Nie da się tego ukryć, no. Dobrze. Ale ja jestem spokojny. Nie, Polska nie jest zagrożona. Mi się wydaje, że Putin nie zaatakuje Polski. Wie, że Ameryka jest z nami. Polska też powinna się obronić sama. Bardzo źle myślę. Zawsze myślałam o Rosji źle i myślę dalej, a zwłaszcza o przywódcach. A spodziewała się pani takiego ataku z ich strony? No, ja tam nie jestem politykiem żadnym wytrawnym, ale wiedziałam, że tak będzie na pewno. Bo z tego gadania i z tego obiecywania i to, że im tam sankcje dają jakieś, to oni se kpią z tego i śmieją się. Na razie to się nie boję, no bo się nic nie dzieje, ale troszkę pamiętam jednak ostatniej wojny II światowej, także byłam małą, ale dużo pamiętam, także nie zdają się ludzie z tego sprawy, co to jest i co może być. No teraz nie może dojść do takiego większego konfliktu, na pewno nie, bo to już będzie koniec. Zagłada całkowita.